Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajmy w LX2. Moi drodzy, rozpoczynamy dzisiaj od rozmowy z Attylą w grocie u Morkonów. No i zobaczymy, co on nam nowego powie. O, jesteś! Dobrze. Tym razem Venia przeszła samą siebie. Mam kilka naprawdę groźnych, bezlitosnych bestii. Daj znać, kiedy nabierzesz odwagi, by stawić im czoła. Dobrze. Tak, kazał nam tutaj też głos Kana przyjść. Głos Kana kazał mi cię odnaleźć. Chcę, byś zapłacił krwią. Rozumiem. Mówiłem ci już, jaka jest sytuacja na arenie. Teraz zostało ci tylko wygrać walkę i nie dać sobie przetrzepać skóry. Mhm. Możemy się od Attyli uczyć. Tylko nie wiem czego. No tutaj na razie nic. Cios w plecy. No cały czas się zastanawiam, co byśmy mogli tutaj rozwijać dalej. To by się przydało. Inteligencja i zręczność. Witalność. Jeden budowy potrzebuje. Regeneracja witalności. Dobra, na razie nic. Ale spróbujemy sobie zawalczyć na arenie. Zróbmy jakiś taki, nie wiem, bardziej stały zapis. I spróbujmy z areną. Z tego, co się orientuję, być może nam wystarczy wygrana jedna walka, więc spróbujmy ją wygrać. Jestem gotowy do walki na arenie. Świetnie! Zrobię z ciebie prawdziwego wojownika. Omówmy tylko zasady. Potwora, z którym się zmierzysz, wybieram ja. Gdy walka się zacznie, zamknę za tobą wrota. Jeśli zechcesz się wydostać, pociągnij za dźwignię obok wrót. Dźwignię? Tak, kiedy za nią pociągniesz, przerwiemy walkę. Otworzymy wrota tak szybko, jak się da. I wyciągniemy cię, o ile nie uprzedzą nas potwory. Po prostu skup się na walce i nie ciągnij za dźwignię, póki nie zabijesz potworów. Jeśli opuścisz arenę przed końcem starcia, tylko okryjesz je hańbą. Jakieś pytania? Nie, wszystko jasne. To dobrze. W takim razie jesteś gotów na pierwsze wyzwanie. Gotowy? Kiedy dasz mi sygnał, wypuszczę potwory. Dobra, to ruszamy. Chcę walczyć. Dobrze. Po każdym zwycięstwie podniosę nieco poprzeczkę. I nie miej żadnej litości dla potworów. One też nie będą traktować cię ulgowo. Z czym będę walczył? Wkrótce się przekonasz. Przygotuj się. Zabieram cię na arenę. Okej, na początek jest prosto. Uwięzione krzykacze to jest taki problem, że żaden. Dobra, może byśmy... Nie mam wytrzymałości. I co ciekawe, pomagają nam również... jak to się nazywa? Towarzysze. Okej, czyli rozumiem, że teraz za dźwignię już pociągnąć mogę. Dobrze się spisałeś! Jak obiecałem, możesz zabrać dobytek tych, którzy polegli przed tobą. Dzięki. A, dobrze się na to patrzyło. Przypomniały mi się dawne czasy. Ja nie dałbym sobie rady. Nie z tymi kośćmi. Moi drodzy, to jest bardzo ważny moment, ponieważ jeżeli przejdziemy całą arenę, ogólnie będziemy rozmawiać z Attylą po każdej walce. Jeżeli będziemy go zachęcać do walki na arenie, ogólnie przekonywać go, że jest z nim wszystko okej, to w pewnym momencie trafi nam się tak, że Attyla pójdzie na arenę i tego nie przeżyje. A Attyla jest jedynym nauczycielem walki u Morkonów, który uczy pewnych umiejętności, więc nie będziemy go do tego w ogóle zachęcać. Nie wyglądasz na silnego.
Cóż począć? Czasu nie pokonasz. Wróć, kiedy będziesz skory do następnego wyzwania. W międzyczasie ja zajmę się przygotowaniami. Dobra, spróbujmy dalej. Ty też walczysz na arenie? Skąd? W tych starych kościach nie ma już krzepy. Za młodziaka wysyłali mnie do walki z potworami, z korytarzy wentylacyjnych. Nie powiem, potrafiły się postawić. Spędziłem tu całe życie. Nigdy nie byłem na zewnątrz. Powietrze naprawdę jest tam świeższe. Pewnie już nigdy się nie przekonam. Nie, kiedy panoszą się tam te dziwadła. Co powinienem wiedzieć o Morkonach? Jeśli naprawdę chcesz słuchać, opowiem ci o moim ludzie. Nikt nie mieszka tu dłużej ode mnie, więc wiem całkiem sporo. Już za długo tkwimy pod ziemią. Dopiero niedawno zaczęliśmy wychodzić na powierzchnię. Wtedy właśnie w naszych szeregach nastąpił rozłam. Rozłam? Chodzi o kłusowników. To nowo powstała grupa. Radykałowie stoją na straży prawa, ale kłusownicy chcą wszystko pozmieniać. Narawaka nie neguje wszystkiego, co mówią, ale oni nie chcą odpuścić. Co dokładnie nie podoba ci się w kłusownikach? Są zbyt otwarci. Gdyby sprowadzali spoza groty tylko potwory, nie miałbym nic przeciwko. Nie powiem, w końcu całkiem lubię tę arenę. Ale oni dali się omamić obcym ideom z powierzchni. To już za duża zmiana. Wielu z nas się to nie podoba. Ta sytuacja prowadzi do podziałów i osłabia siłę Morkonów. Sądzisz, że lepiej żyje się pod władzą radykałów? Jeśli służą otchłani, to owszem. Chcę, by wszystko było po staremu, byśmy pozostali wierni swoim przekonaniom. Żarliwy wyznawca nie pragnie zmiany. To droga do zwątpienia. Mieliśmy tu prawdziwy pokój. Chyba mylisz go z nutą. Tylko młodzi tak myślą. Dość już usłyszałem. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś przydatnego. No dobrze, wygląda na to, że jeżeli chcemy zdobyć od Kana jakąś, wiadomo, jego osąd, no to powinniśmy albo do niego teraz wrócić, albo walczyć dalej. Nie wiem, spróbujemy do niego podejść. Rawak zabrał Ilkę do siebie, aż nie chce się wierzyć. Nareszcie zdołam przejąć jej posady. Naprawdę chcesz odejść? Może pójdziesz ze mną? Wszędzie są te fioletowe dziwadła. Zwariowałeś? Zajmę się nimi. Nie, to one bez trudu zajmą się tobą. No dobra, aż podsłuchaliśmy jakąś rozmowę. Cóż. Teraz tylko, żeby się nie pomylić, gdzie tutaj skręcić, pójść i tak dalej. Tutaj, na dół. Nie, to są klatki, zapomniałam o tym. Że jeszcze mamy tutaj takie miejsce. Tu mamy zejście. Spróbujemy z głosem Kana porozmawiać. I z samym sobie Kanem. A jeżeli nic nam z tego nie wyjdzie, to myślę, że chwilowo nie będziemy się zajmować areną u Attilii, ale udamy się do Ateris. Tak się nazywa teraz miejsce, chyba gdzie jest krater. Tak, Ateris. Mamy tam zadanie o nazwie przedszkole i na pewno pojawią się nowe zadania, bo no, musimy porozmawiać z paroma ludźmi. Ostatnio nie robiliśmy tego za bardzo. Chcę okazać szacunek. A? Czy mogę pomówić z Kanem? Rozmawiałem już z Attilą. Słyszałem o twoim zwycięstwie na arenie. Wielce imponujące. Tak między nami, nie sądzę, by Wielki Kan chciał, abyś ryzykował życiem. Udział w walce na śmierć i życie doskonale pokazuje,
jak bardzo nas szanujesz. Kan chce z tobą rozmawiać. Idź do niego. No i pięknie. Przysłał mnie twój głos. Dowiodłem, że darzy waszą kulturę szacunkiem. Akceptuję decyzję mojego głosu. Prawdopodobnie znalazłem wreszcie kogoś godnego mojego zadania. Czy chcesz zapytać o coś jeszcze, zanim pójdziesz? Co możesz mi powiedzieć o historii Morkonów? Starożytne zwoje mówią o czasach sprzed przybycia komety. Czasach ciemności, grozy. Gdy kometa uderzyła, nasi pradziadowie ukryli się tutaj. Ludzie zabijali się o zasoby w opadającym pyle. Nasi przodkowie zostali uwięzieni w tunelach. Żyło tu wiele pokoleń. Przetrwanie zapewniła im równowaga. Niczego nie można było zmienić. Racje rozdzielano równo. Liczba mieszkańców pozostawała stała. Równowaga nas ocaliła. Teraz jednak coś jej zagraża. Kłusownicy otworzyli wrota. Obawiam się najgorszego. Wspomniałeś o zadaniu. Czego ono dotyczy? Cierpliwość, dziecko. Już prawie czas. Jeśli nie masz więcej pytań, zabiorę cię do katedry Rawaka. Wszystko się wyjaśni. Pragnę dołączyć do Morkonów. Szanujesz i rozumiesz naszą kulturę. Udowodniłeś to. Ale teraz nie czas ani miejsce na rozmowę. Ale dość już o tym. Nie lubię strzępić języka. Czeka na ciebie ostatnie zadanie. Chodź za mną do katedry Rawaka. Dobrze, no to idziemy w takim razie za Kanem. Do miejsca, gdzie wcześniej nie mogliśmy wchodzić. Z tego co pamiętam, już raz tam podeszłam i zostałam wtedy zatrzymana. No a teraz już raczej nie zostanę. Zobaczymy. Poczekaj tu. O co chodzi? Muszę porozmawiać z Asmirem. Potem możemy ruszać. Asmirze. Tak, panie? Wybieram się do katedry Rawaka. Nadszedł zatem czas. Tak. Instynkt podpowiada mi, że znalazłem wybrańca. W takim razie nie będę cię zatrzymywał. Niech Rawak weźmie cię w swoje objęcia. A nad tobą niechaj czuwa, przyjacielu. W drogę. Czy? Żadnych pytań. No dobrze, widzę, że... Idziemy w milczeniu. Dlaczego? Bez gadania. Muszę przygotować się do tego, co nadejdzie. Cierpliwości. Jeszcze kilka poziomów i będziemy na miejscu. No dobrze, ciekawe gdzie idziemy. I w sumie nie wiedziałam, że jeszcze tutaj znajdziemy jakiś inny poziom. No nie byłem całkiem głęboko. W ogóle musicie przyznać, że Kan ma bardzo fajną zbroję. Mega mi się podoba. Może zrobimy jakiś zapis kontrolny, coś w tym stylu. No. Aż nie wypada się odzywać. To jest Bahadur. Porozmawiaj z nim. Wszystko ci wyjaśni. Dla mnie trud skończony. Poczekam na twoją decyzję. Ufam, że będzie właściwa. Widzę, że przychodzisz z Kanem. Chociaż to dziwne. Bez dobrego powodu nie pozwoliłby wykonywać roboty obcemu. Zanim zaczniemy, powiedz,
Czy chcesz do nas dołączyć? Kroczyć ścieżką Morkonów, zostać wyznawcą Rawaka i obrońcą otchłani? Tak. Chcę do was dołączyć. Tak myślałem. W końcu wybrał cię Khan. Dobrze. Czy Khan powiedział ci, co tu robisz? Nie. Zachował to dla siebie. To człowiek oszczędny w słowach. Wobec tego pozwól, że sam przekażę ci dobre wieści. Khan wskazał cię, byś odebrał mu życie. Że co? Dobrze. Kiedy powinienem to zrobić? Cieszy mnie twoja ochoczość. Teraz widzę, dlaczego Khan cię wybrał. Przyjdź do mnie, kiedy będziesz gotów, a urządzimy walkę. No to widzę, że ciekawie jest. Mam jeszcze kilka pytań do Khana. Czy to jedyny sposób, by przyłączyć się do Morkonów? Musimy dbać o równowagę. Dopiero gdy jeden z nas wróci do Rawaka, będziemy mogli powitać we frakcji nowego członka. Choć ta zasada zdaje się nie obowiązywać hołoty, którą do groty sprowadzają kłusownicy. Jeśli chcesz zostać prawdziwym Morkonem, to jedyny sposób. Zajmę zatem miejsce Khana? W pewnym sensie, jeśli tego właśnie chcesz. Jako jego kat otrzymasz taką możliwość. Oczywiście nie odziedziczysz jego rangi ani szacunku, jakim go darzymy. Na to musisz zapracować samemu. Dostąpisz natomiast zaszczytu przejęcia jego obowiązku. Dlaczego chcę umrzeć? Powodów może być wiele. Nie istnieje zaszczyt większy niż poświęcenie własnego życia w imię równowagi. Zrzucić tę kruchą skorupę i odrodzić się w objęciach Rawaka to ostateczny cel każdego Morkona. Khan uznał, że jego czas nadszedł. To rzadkie, lecz niezwykle chwalebne. Dlaczego wybrał mnie? Zakładam, że ujrzał w tobie coś, czego nie widzi w innych. Wolę nie snuć domysłów. Powody zna tylko Khan. Jeśli nie zwierzył się tobie, to pewnie zabierze tę wiedzę do królestwa Rawaka. Super! Muszę się przygotować. Porozmawiaj z Bahadurem. Nie ma już o czym mówić. Dobrze, wiecie co? Na razie może nie będziemy jednak tego robić. Czy to jest Rawak? Cholera wie. Nie będziemy tego robić z prostej przyczyny. Boję się, że po wykonaniu tej misji będziemy mogli już dołączyć do Morkonów. Chociaż z jednej strony wydaje mi się, że niekoniecznie. Także może warto to zrobić? W sumie czemu nie? Najwyżej wczytamy stan gry. W porządku. Podjąłem już decyzję. Tak. Odbiorę Khanowi życie. Dobrze to słyszeć. Zajmę się przygotowaniami. Ufam, że zadasz Khanowi honorową śmierć. Nie mam zamiaru ci tego ułatwiać. Zaraz, chwila. Będziesz się bronić? Oczywiście. Tylko śmierć w walce jest honorowa. Tak to się robi. No dobra, i co? Teraz nie mogę. Gotów? Mam jeszcze kilka pytań. Czas na pytania się skończył. Dobra, wiecie co? Zróbmy na pewno zapis na początku. Dlaczego się skradasz? Tak, jestem gotów. Walczymy.
Szczerze dziękuję. Niech Rawak weźmie cię do siebie. Niech Rawak będzie z tobą. Z tobą również. No, gościu coś czuje, że odpalony jest nieźle. Dobra, nie jest wcale aż taki trudny, jak sądziłam. Także jest jakaś... szansa. Ale widzę, że na przykład się nam Zołża nie wtrąca. Napijemy się czegoś. Dobra, Jax. Odsuniemy się troszeczkę. O kurwa. Dobra, niedobrze jest. Ale zaraz mi pizgnie w głowę, o matko. No. Ała. O kurde. Upsi, dupsi. O matko. Ale dobra, widzę, że Kan to nie jest jakiś wcale, wiecie. Chociaż mi teraz znowu przypierdzielił dosyć solidnie. Chwała Rawakowi. Kan odrodził się w objęciach Rawaka. Żywiłem pewne wątpliwości, ale okazałeś się zdolnym wojownikiem. Być może Kan dobrze zrobił, wybierając cię na swojego kata. To był dla mnie zaszczyt. Cieszę się, że to mówisz. W ramach uznania przychylę się do twojej jednej prośby. Czego pragniesz? Jeśli będzie to w mojej mocy, dam ci. Co do tej przysługi? Możemy dołączyć kryształki. Nie potrzebujemy nagrody. Jasne, czemu nie, pewnie. No i dobra. Naganiacz. No i jak widać, możemy na razie sobie robić inne zadania. Egzekucja została wykonana przez nas. Z ciekawości. Mamy skuteczną. Mimo wszystko dalej mamy taki, wiecie, pułap dosyć wysoki, także... Zupełnie jakby czas tu nasrał. Świetnie, Zołza. To wiecie co, to w takim razie ruszamy do Ateris. I teraz będziemy się bawić tam właśnie w kraterze. Pięknie. Już mamy odkryte parę miejsc, parę osób, ale mamy na pewno tego jeszcze tylko i wyłącznie więcej. Bo z większością ludzi w sumie nie rozmawialiśmy. Darius. Teraz nie mogę. Ty już ze mną nie chcesz rozmawiać. To z jednej strony przyjemne, z drugiej strony trochę dziwne. No ale w porządku. Ja oczywiście... skradać gdzie indziej. O kurde, dobra. Skradać się to już może nie będziemy. Wykonaliśmy naprawdę jedno z większych zadań dzisiaj i udało nam się dzięki temu wbić nowy poziom. I w sumie moglibyśmy sobie te punkty nauki w coś zastosować. Tylko w co? Najbliższa broń, którą moglibyśmy sobie ewentualnie założyć i zmienić, to jest ostrze kuriera. Broń jednoręczna, ewentualnie maczuga z ostrzami, ale bardzo dużo siły wymaga. Topór rzeźniczy, ćwiekowana ta, naganiacz. To była broń, którą posiadał Kan. Trzeba przyznać, że naprawdę jest niezła. Jeżeli chodzi o umiejętności, to na pewno będziemy chcieli dalej rozwijać walkę wręcz. Więc zręczność i siła są wymagane. To na pewno. Pancerz, no również. Ewentualnie tutaj coś też widziałam. Ślusarz. Hakowanie by się nam też przydało. Możemy się nauczyć, tylko potrzebujemy mieć do tego nauczyciela. Jakieś inne rzeczy. Licytator. Berserk, wiadomo, tutaj to będą nam potrzebne punkty nauki, ale to może na później.
Takie umiejętności bardziej na najbliższe czasy to trofea na pewno, czyli zręczność musimy dobijać i inteligencję. Górnictwo mogłabym, tworzenie amunicji. Tutaj z tą witalnością mówiłam, że w budowę będziemy sobie dawać, czyli jeden w budowę na pewno. Żeby rozwinąć witalność. Regeneracja witalności to też jest budowa. I potrzebujemy witalność do tego. Pożeracz, silniejsze mikstury, szósty zmysł, pełna ochrona. To by mogło być też dobre. Regeneracja zdrowia, dodatkowe punkty wytrzymałości. Otwieranie zamków. Wiecie co, dajmy sobie może w zręczność trochę punktów. Tak w sumie full. Niech będzie. Bo w sumie nie wiem, co moglibyśmy jakoś bardzo teraz rozwijać. Tutaj była ślepa uliczka, że tak powiem. Tutaj jest zwykły banita. Mamy zadanie przedszkole. Dobra, bo już się na mnie plują, że tu wlazłam. W sumie mamy też zadanie ze Zouzą do zrobienia i akurat tutaj się to dzieje u banitów, więc dlaczego by tego w sumie nie zrobić? Zouza. Możemy się jej zapytać. No tak, Baxter, więc może byśmy zrobili save'a i poszli do Baxtera. Baxter? Czy to na pewno dobry pomysł? Spokojnie, wszystko się uda. Od tego cię mam. Sądziłem, że sama potrafisz o siebie zadbać. I owszem, debilu. Mimo to bez ciebie strażnicy nigdy nie przepuściliby mnie dalej, rozumiesz? O czym zamierzasz z nim rozmawiać? To już moje zmartwienie. Twoim zadaniem jest mnie do niego doprowadzić. Załatwić mi wizytę u księcia Ateris. Reszta w swoim czasie. Audiencja u banitów. Czyli dobra, musimy się o to postarać, żeby nas przyjęli. Gorzej, że tutaj się można naprawdę zgubić. Ja już w sumie nie wiem, gdzie byłam, a gdzie nie byłam. Baxter może próbować skorzystać z okazji i się ciebie pozbyć. Nie boisz się tego? Nie dam się zastraszyć. No co ty, Vicky? W kraterze jest teraz tylu obcych, że niebezpieczeństwo czyha pewnie za każdym rogiem. Ciebie i twoje interesy coraz trudniej strzec przed istną falą potencjalnych przestępców. Co za tym idzie? Muszę podnieść swoje honorarium. Rozumiesz? Popyt i podaż. Nie wierzę, żeby 800 kryształków eleksitu to było zbyt wiele. Zważywszy na zasobność portfeli niektórych twoich klientów, nie mówiąc o poziomie ochrony, z jakiej za to korzystasz. To ponad połowa moich zarobków. Chyba żartujesz. Posłuchaj, złotko. Powtórzę to raz jeszcze, wolnie. Płacisz Brzeszczotowi, a on pilnuje, żebyś mogła zapracować na chleb w kolejnym tygodniu. Jeśli chcesz, zrezygnuj z mojej ochrony nawet teraz. Wtedy będziesz jednak zdana na łaskę i niełaskę każdego podejrzanego typa. Dobrze, dobrze. Zapłacę. Mądra z ciebie dziewczyna. Wiedziałem to od początku. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Jak mogę służyć? Mam nowe eliksiry na stanie. Obejrzyj moje towary na spokojnie. Słyszałem twoją rozmowę z tym całym Brzeszczotem. Naprzykrza ci się? Tak. Jakiś czas temu mnie okradziono. Zrabowano połowę moich towarów. Następnego dnia pojawił się on i zaproponował ochronę w zamian za pieniądze. Wszyscy wiedzą, że to on odpowiada za kradzieże i wykańcza biznesy. Po wszystkim przychodzi jak gdyby nigdy nic i domaga się haraczu za protekcję. Trzeba mu spuścić w pierdol. Prawda? Jedyne, co byłabym w stanie zrobić, to kogoś wynająć. Niestety mnie na to nie stać. Brzeszczot kosztuje za dużo.
Jeśli sobie życzysz, zajmę się tym brzeszczotem. Już mówiłam, nie wyszperam ani kryształka. Chyba, że pomożesz mi za darmo. Jak zatem brzmi twoja propozycja? Taka, która nie zmusi mnie do żarcia gruzu? Wysupłam około 80 kryształków. Na więcej nie licz. Jeżeli cię to zadowoli, to się dogadamy. Dobra, może nie będziemy od niej ssać pieniędzy? Dobrze. Załatwię sprawę z brzeszczotem. Bardzo ci dziękuję. Ucieszę się, gdy brzeszczot w końcu przestanie mnie prześladować. Dobra, widzę, że mam problem ze Zołzą, bo ona non-stop uważa mnie za dziwaka. Problemy z haraczem. Jak powinienem rozprawić się z brzeszczotem? Pragniesz odzyskać pieniądze? Nie, niech zostawi mnie w spokoju. Tylko bądź ostrożny. Ludzie przymykają oko na jego ekscesy nie bez powodu. Potrafi walczyć, mimo że sprawia inne wrażenie. Gdzie znajdę brzeszczota? Kręci się po mieście i zaczepia ludzi. Prędzej czy później na niego trafisz. Co sprzedajesz? Same najlepsze rzeczy. Ma wyrzutnie granatów. No naprawdę fajna brońka. Rakiety, amunicje, miotacze pocisków, standardowa czapka banitów, bardzo dobry kapelusz rebelianta. Kurde, ale ona ma fajne ubrania tutaj wszędzie. Średni napój eleksowy można u niej kupić. Punkty atrybutów plus jeden. Recepturę na eliksir zręczności. Moglibyśmy jej odsprzedać trochę syfu. Tylko, że ja za bardzo nie mam pomysłu, co ja mogłabym jej odsprzedać. Znaczy, ja pewnie mam tego wszystkiego po prostu potąd. O, ja mam w ogóle te. No ej, totalnie ci odwaliło? Wiecie co? Ja się chyba wczytam, bo mi Zołza nie da żyć. Nie wiem, kiedy był automatyczny zapis, ale przydałoby się. No ej, totalnie ci odwaliło? Dobra, jednak nie mam zapisu, więc się raczej nie wczytam. Chyba, że szybki zapis. 15:35. Ateris. Nie, już dupa wlada chyba. Dobra, Wiki. W sumie to nie chcę już z tą gadać. Żaden z niego kumpel Logana. To prawda. Ci dwaj idioci się nawzajem nie znoszą. Są jednak zbyt słabi, aby rozpętać wojnę. Więcej na niej stracą, niż zyskają. Dobra, ja sobie chciałam pootwierać tutaj torby. Nieźle. Dobrze. Dziedzictwo poległego żołnierza. To się przyda. Nie wiem, co dostałam, ale raczej się przyda. O, w sumie spoko. Ile mamy kryształków na aktualny moment? No, jest całkiem nieźle. Nie wiem, czy zajmować się od razu tym zadaniem? Czy tyle wystarczy? Może lepiej pójść po Baxtera? A może nie. Jeśli wezmę dwie skrzynie z zeszłego tygodnia, to i tak powinniśmy przeżyć jeszcze miesiąc. Nadal brakuje nam konserw. Czyżby mnie przeoczyła? O, nie zauważyłam cię. Czy mogę ci jakoś pomóc? Jeśli szukasz informacji, lepiej udaj się gdzie indziej. Nie orientuję się za dobrze w dzielnicy dealerów. Co tutaj robisz? Wolałabym zachować to dla siebie. Sam rozumiesz. Skupmy się teraz na tym, czego tu szukasz. Sprzedaję to i owo. Chcesz rzucić okiem? A nuż znajdziesz coś, co ci się przyda. Banici nie sprawiają ci żadnych problemów? Nie. Jestem w pewnym sensie chroniona. W związku z tym nie muszę się na przykład lękać żadnych napadów. Oczywiście nie pozwalam też sobie na zbytnią swobodę. Po prostu bardzo się staram nie skupiać na sobie niepotrzebnej uwagi. Ale dość już o tym. Nadal pragniesz coś ode mnie kupić, prawda? Jeśli tak, lepiej uczyń to, zanim ktoś cię ubiegnie. Pokaż mi swoje towary. Chętnie. No dobra, masz pałasz i ten pałasz jest lepszy. Tylko, że kosztuje kuźwa 4000? Powaliło cię, laska? Widzę, że bronie to naprawdę nieźle kosztują. Kusza bojowa też naprawdę fajna rzecz. No, ale nie stać mnie na takie rzeczy.
Ja nie wiem, jak ja się odnajdę w tym całym Ateris, bo tutaj po prostu wszystko wygląda jak jedne wielkie po prostu zgliszcza. No i ja nie wiem. Tu jest zwykły najemnik na przykład. Jest trochę szczurów, które moglibyśmy sobie tutaj zabić. W ogóle zauważcie, że mimo to, że u Morkonów teraz powiedziałam takie różne rzeczy, które miały niby znaczny wpływ na naszą oziębłość, to mimo wszystko dalej mamy skuteczną. Dalej mamy tak jakby na plusie. Dax? Co tutaj robisz do licha? Myślałem, że nie żyjesz. Znamy się? Tak, no weź. Czy Zakor coś ci mówi? Chwila. Jesteś Albem? Przemknij się. Ale trafił swój na swego, nie? Jak na byłego Alba nieźle się opaliłeś. Lepiej zmieńmy temat. Przysłali cię, byś towarzyszył mi do depozytorium. Zgadza się? Nie. I nie mam bladego pojęcia, o czym mówisz. Naprawdę? Niedobrze. Chyba muszę zacząć zatem od zera. Ale nie tutaj. Oni zawsze nasłuchują. Zawsze. Poza miastem będzie bezpieczniej. Chodź. A tak z ciekawości, co sądzisz o tym mieście? Wolałem swoją starą chatę. Wyobrażam sobie, ale ten zapach, odór, wiele mnie nauczył. Woń bizma, żądza, strach, chciwość. No wiesz, cały ten fetor. Tak pachnie ludzkość. Myślałem, że się nie wychylasz. Takie mielenie ozorem ściągnie na ciebie uwagę. Spójrz tylko na te wory mięcha. Nie zauważyliby własnej śmierci. Jeśli to takie ważne, zamknę się. Jesteś dla mnie autorytetem, ideałem. Doprawdy? Tak, wkrótce zrozumiesz. No dobrze. Dlaczego twój brat nie próbował odebrać Baxterowi tronu? Kwestia jebanej odległości. Baxter przesiaduje w kraterze, a Logan na wybrzeżu Karakis. Poza tym pewnie nie sądzi, by krater był wart zachodu. To tylko zaśmiecona dziura w ziemi. No dobrze. Ciekawi mnie, czy będziemy mogli z tym gościem. Dobra, tyle chyba wystarczy. Pora wyjaśnić kilka spraw. W porządku, czyli ja wiem więcej o tobie niż ty o mnie. I przeszliśmy taki kawał, byś mi o tym powiedział? Nie, zamierzałem cię o coś poprosić. To sprawa wyłącznie między nami. Dobrze. W czym rzecz? Chodź ze mną do depozytorium w Ignadonie. W trakcie podróży przydałaby mi się twoja pomoc. Na drogach bywa przecież niebezpiecznie. Nie mogę zwerbować do tego nikogo innego. Moje pochodzenie powinno pozostać tajemnicą. No i wiecie co? I właśnie się cieszę z tego, że udało mi się znaleźć osobę, która zaprowadzi nas do Albów w Ignadonie. Co za to dostanę? Zdołam ci to załatwić w depozytorium. Broń, amunicję, sprzęt. Co tylko sobie wymarzysz. Do wyboru, do koloru. Mam dostęp do wszystkiego. To co? Idziesz, czy nie? No nie wiem, czy lepiej się rozejrzeć najpierw, czy iść od razu. Dobra, ale najpierw się tu rozejrzę. Jasne, ja też muszę załatwić to i owo. Daj znać, gdy zechcesz się zbierać. Szukaj mnie w dzielnicy dealerów. No i cudownie. Bardzo dobrze, bo właśnie chciałam kogoś i się zastanawiałam, kto mnie będzie mógł zaprowadzić do Albów, no i jak znalazł nagle Skibor. Hej ty, do ciebie mówię. O, ty nie jesteś. Myślałem, że to ktoś inny. Za kogo mnie wcześniej wziąłeś? Za kogoś, kim nie jesteś. No dalej, nie zatrzymuj się. Dobra gościu, mogłeś sobie to wszystko darować. No dobrze. Ja tam już w sumie jak żeśmy biegli, to widziałam mniej więcej chyba przejście. Widzieliście, co jej się stało z papierosem? Cofnijcie sobie na nagraniu, jak jej poświndował gdzieś tam wokół ręki.
O kurde, ja się tutaj przecież pogubię. Chociaż z jednej strony to jest jeden wielki krater, nie? Takie w sumie gówno. To wszystko niby zakazane. Właśnie sobie ukradłam Elex, tak po prostu. Wiecie, no Elex w czystej formie. Może się przydać. Na górę może wchodzić nie będę. Nie no, naprawdę. Zgubię się tu. To miejsce to straszny kanał. Tu jest okropne. Na co narzekasz? Mamy forsę, żarcie, noce. Wolisz się wałęsać po lesie? Czy ty jesteś ślepa? W materacach aż roi się od pluskiew. I ciężko jest przejść, żeby jakiś zapchlony zwierz na ciebie nie nawarczał. To co? Po prostu podwiń rękawy i ukatrup pchlarza. Po co ci niby ta broń? Rzeczywiście. Do zobaczenia. To była najgłupsza rozmowa, jaką słyszałam. A takie pytanko. Czy ja muszę coś zrobić konkretnego, żeby udać się do Baxtera? Nie wiem. Ale warto sprawdzić. My biegliśmy jakoś tędy. Nie wiem. Nie wiem, gdzie jestem. Muszę skierować uwagę, gdzie idę. Okej, tutaj jest jakiś bar. Czy ja tutaj już nie byłam kiedyś? Banita. Tak, ja tutaj w sumie trafiłam przez przypadek. I tutaj był gościu, który nam pomagał, tylko nie w tym miejscu. Tylko tutaj chyba gdzieś. Są banici. Mi to by się chyba przydała taka mapa jakaś z internetu z zadaniami. Co ty kurwa pieprzysz? Nie można tak po prostu zgubić kryształków. No jak widać, wręcz przeciwnie. Normalnie obudziłem się, a forsa zniknęła. Okradli cię, debilu. Trzeba było nie chlać. To co ja mam teraz zrobić? Ja pójdę sobie zapalić. A twoje zmartwienie to nie mój interes. Tak, oczywiście. Widzę, że sporo rozmów, które możemy podsłuchać, ale w sumie nie wiem, jaki mi to daje efekt. Nie, naprawdę, żeby tutaj kogoś znaleźć w tym mieście, to jest tragizm. Krater czeka! Posłuchałby cię tylko kompletny pajac. Kto mógł przypuszczać, że tak nas przetrzepią? Co my teraz zrobimy? Jesteśmy kompletnie spłukani! Chodźmy dalej. Ten cynk o zamku brzmiał przekonująco. W butach i kieszeniach mam same dziury! Nigdy nas nie wpuszczą! Nasrać w te twoje buty. Oni potrzebują takich jak my. Jak tylko już tam dojdziemy, dostaniesz nowe buty. No tak, może też coś do jedzenia. Zobaczysz. Ruszajmy. Dobrze. Obyś tym razem się nie mylił. Dobra, no podsłuchaliśmy kolejną rozmowę. Trochę siarki leży na ziemi. Może się przydać, może nie. Moi drodzy, wydaje mi się, że będziemy kończyć dzisiaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę już go montować i w kolejnym odcinku postaram się sobie zrobić jakąś listę mniej więcej osób, z którymi możemy tutaj pogadać, od których możemy wziąć zadania. Posłużę się pewnie jakąś solucją. No bo raczej bez niej to może być ciężko tutaj kogoś znaleźć. Mamy już parę osób, znamy już parę osób, ale no zadania się same nie znajdą. Tylko troszeczkę trzeba się wysilić. A to nie jest najczęściej takie proste. W sumie to wracamy pomału chyba do początków. Tutaj, tego miejsca. Czy nie? Tu jest jakiś główny plac treningowy. Tu jest ktoś, kto uczy. No nie wiem, musimy się tutaj rozeznać. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć!